Zaczynamy. Z samochodu mamy zdemontowaną ramę. Wcześniej została ona wypiaskowana i zapodkładowana. Z tyłu jest założone zawieszenie, czyli mamy tylny most, torque tube i tylne zawieszenie dostosowane do rajdu. Z przodu mamy założone zawieszenie, też przystosowane do rajdu. I teraz czas połączyć torque tube z oryginalną skrzynią biegów i swapowanym silnikiem i to wszystko wrzucić do ramy. W poprzednim odcinku robimy swap silnika, zostawiamy oryginalny układ napędowy, czyli skrzynię biegów, wiadomo, torque tube, tylny most. Dorobimy tulejkę odpowiednią, żeby nam wszystko fajnie pasowało. Przyjedzie w kurierem pojutrze, czyli nie w niedzielę, a w poniedziałek, czyli pojutrze. No i dobra, przyszedł cyncik. Nachodzi nam elegancko na wał i na styk nam wchodzi tu. I pierścionek lekko podtuningowany i będzie pięknie. Na razie nakręcę śruby i zweryfikuję, jak to będzie się obracało, po czym poluzuję śrubki, dam klej i 90 newtonometrami dociągniemy te kółko. Jeszcze zweryfikuję w internecie, jakim tutaj momentem się to powinno dokręcać. Przymyjemy gwinty, żeby dobrze klej sobie chycił i zaraz dokręcamy. Flanszę też dokręcam z newtonometrami zgodnymi z tym, co podaje producent do skrzyni biegów. No i później skrzynię biegów do flanszy dokręcimy też newtonometrami takimi, jak podaje producent, żeby skrzynię dokręcać do bloku silnika. Proszę bardzo. To otworzę odpowiednio. No i co? Zajebiste jest to, że w dzisiejszych czasach mamy taki background do prac przy autach, że praktycznie wszystko jest już w internecie. Także epoka informacyjna, informacji, że każdą praktycznie wartość, jaką chcemy, to już ktoś to zeskanował, wpisał w tabelkę w internecie, także wszystko możemy sobie zweryfikować, wpisując w Google słowo kluczowe, na przykład moment dokręcenia skrzyni biegów do silnika, momentalnie dostajemy pełną informację co do tego, w jaki sposób to dokręcić, jaką siłą. Skręcamy kloca z powrotem, także Redneck Technologic. Tu sobie musimy podpoziomować silnik, tak żeby nam idealnie naszedł na skrzynię. No i tutaj akurat podnośnik idealny. W drugą stronę będzie trochę zabawniej, bo musimy wydobyć tą śrubeczkę. Mamy do niej dojście od spodu, ale w tej chwili mam skrzynię położoną, więc zanim zacznę kręcić wałem, żeby każdą śrubeczkę dostać od spodu, zobaczymy, czy tą uda mi się tutaj podważyć lekko. O. I wepchnąć. Kurde. Na pewno udaje mi się ją lekko wepchnąć, ale nie mam na tyle tutaj dźwigni, żeby ją przepchnąć. Why do this to me, my friend? Dobra, wyciągniemy sobie kurde spod spodu, bo już mamy skrzynię przykręconą, nie dojebaną, ale przykręconą lekko. Nie, tak nie wyjmiemy. Musimy unieść sobie engine żurawiem. Why do this to me? Why do this to me, my friend? Mam nadzieję, że te śrubki mi się nigdzie tam o budowę nie zahaczą. Zdejmę sobie desunię, to będę mógł obkręcić i dostać się od spodu takim, że tak powiem, tym bez tego, tylko żebyśmy wyłapali ten moment, jak ona tam będzie.
Opa, dobra, mamy tu. Mamy to. I teraz mamy na samym dole mamy też otwór. Tu. Hurra, na razie sobie załapiemy. Ale ten, musimy ją załapać nakręteczką. Pyk. I będziemy obracać. I trzy załapiemy. Poruszając wałem silnika, uzyskuję dostęp przez otwór techniczny w obudowie skrzyni do trzech śrub od Torque Convente. Dokręcam nakrętkami je do koła zamachowego. Kiedy mam to połączone i dociągnięte kluczem dynamometrycznym, dokręcam skrzynię do flanszy. Dociągam skrzynię kluczem dynamometrycznym. Kiedy mam całość skręcone na gotowo, podnoszę silnik żurawiem i robię pierwszą przymiarkę do ramy. Noż do teraz powrotem. Trzeba cię poziomować, to to wychodzi. Szybko okazało się, że silnik nie może wisieć pod kątem tak, aby trafił mi od razu w torque tube, tylko musi być wypoziomowany, aby wskoczyć na łapę skrzyni biegów w ramie. Perfekt, na razie, dobra. Trzeba przełożyć żurawia. Najważniejsze, że idzie go postawić na poduszkach. Tak, więc może ogarniemy to bez problemowo. Muszę sprawdzić, czy tu nie powinna wchodzić jakaś uszczelka między tutaj tego torkbala, czyli to, co nam pracuje na skrzyni w momencie, kiedy pracuje nam cała torque tuba. Czy tu nie było jakiegoś uszczelnienia? Zaraz sobie sprawdzę. Ale burza. Dobra, spojrzałem sobie w zestaw uszczelek, które mam. To wziąłem na zapas, w razie czego. To jest do mostu. To jest to, co nam przykrywa tamtą torkbala. I tu mamy uszczeleczki właśnie na połączenie. Także są tam uszczeleczki na bar. No i dobra. Jest git. Będziemy zaraz to kręcić. Jest teraz okazja, żeby przybliżyć, jak tutaj jest rozwiązany układ napędowy w biuku. Dość archaiczne i nietypowe rozwiązanie. Czyli tak jak już mówiłem i tak jak pokazywałem na filmie, gdzie modyfikowałem tylne zawieszenie. Mamy tutaj torque tube, w której obraca się wewnątrz wał. Natomiast torque tube jest skręcona, można powiedzieć, na stałe ze skrzynią biegów. I też na stałe z tylnym mostem. I żeby mogło to pracować, tutaj na skrzyni występuje przegub, to się nazywa torque ball. Działa to w taki sposób, że przegub mamy zamknięty takim elementem z blachy. Na to nachodzi element, który dokręcamy do torque tube'y. To jest tutaj na takiej miedzianej, grubej panewie, która jest smarowana olejem ze skrzyni biegów. I to nam wchodzi tak. Na wierzch jeszcze nachodzi nam ten element, który to wszystko uszczelnia. I jeszcze na sam koniec nachodzi na to guma, która nam zabezpiecza tutaj, żeby się nie dostawał piasek zabrudzenia w czasie jazdy. I to pozwala na to, że cała torque tube rusza się łącznie razem z mostem. I ta praca układu napędowego odbywa się tutaj. Mamy to połączone tutaj z tylnym mostem i tak naprawdę tutaj nie mamy żadnych wahaczy. Wiadomo, ja dodałem amortyzatory i wahacze, natomiast oryginalnie cały ten układ napędowy to jest bardzo archaiczny sposób napędzania kół. W latach 30. głównie takie systemy występowały, czyli dochodziła torque tube do mostu, to wszystko tu jest skręcone na sztywno, w żadnym miejscu to nie było połączone tutaj z ramą. W tym miejscu natomiast tutaj z tyłu występował amortyzator ramieniowy, który był dokręcony tutaj do obudowy bębna, osłony bębna. I ramię
czyli wahacz, można powiedzieć, w tym przypadku, bo to działało jak wahacz z tego amortyzatora ramieniowego, utrzymywał nam ten tył tak, żeby po prostu ten most nie pracował, przód, tył, żeby nie wyrywał się ze skrzyni biegów. No i drążek Panharda, także bardzo archaiczny, bardzo prosty system zawieszenia. Ja dodałem z przodu wahacze, ponieważ tych amortyzatorów już nie było. No i wiadomo, amortyzator tradycyjny, współczesny powiedzmy. No i poduszki w miejscu sprężyn. Także tak ten tył jest rozwiązany, dzięki czemu też bardzo mocno można go położyć. Praktycznie ramę można położyć na ziemi przy spuszczonym powietrzu. Zgodnie z zaleceniami producenta skręciłem tork bal przy użyciu specjalnych uszczelek dystansujących oraz silikonu. Po posmarowaniu powierzchni silikonem odczekałem 10 minut i skręciłem wszystko z wyczuciem, tak aby stworzeń mógł pracować z wyraźnym oporem. Przy skrzyni dałem cienką uszczelkę, a między osłonami przegubu grubą. No i dobra, aby wypoziomować teraz silnik i skrzynię, pod spodem piramidka klocków drewnianych i musimy wypoziomować silnik, ponieważ nam lekko krzywo wisi na żurawiu, żeby tu nam się zeszły otwory z torque tubą i zaraz to skręcimy. O! O Boże! Boże! Może. Na razie taką kierunkową grubaskę tutaj chcemy wepchnąć na kierunkować. O, tego może troszeczkę w dół. Tork tuba troszeczkę w dół czy w górę? Coś widział. Tork tuba. Delikatnie w górę, ale to nam cały silnik idzie. Niech chociaż jedno trafić. Jeszcze musimy spuścić engine. Weź się wkręć, kurwa. Skurczy syn. O Jezusie, czemu to wszystko jest takie popierdolone zawsze? Jeszcze by trzeba było. Nie, kurwa. Nie mów, że muszę unieść jeszcze tylne koła. Jest tak archaiczny, kurwa. Patent, a Biuk tak długo przy nim optował, że to jest kurwa masakra. Przesunęło mi się wszystko teraz. Trzeba będzie podnieść tył, żeby tylne koła były zluzowane. Chyba żebyśmy silnikiem ruszyli lekko w prawo, w tą stronę. Co nam to dało? I za chuj kurwa X-bar. Jezu, trochę do góry. Czyli byśmy musieli gibnąć jeszcze z lekka na prawą stronę. To będzie za duże. Podłóż sobie jakiś imbusik. O! Cucik imbusik. Lubię ten wystarczy. No co za debil wymyśli taką konstrukcję, jeszcze się spojrzeć, kurwa. No kurwa. Idziemy zjeść śniadanie. No i dobra. Teraz dorobimy sobie łapy silnika tutaj z przodu.
podłożone nam z obydwu stron deseczki. Także silnik jest oparty, spuszczony, poluzowany tutaj z żurawia i zaraz sobie będziemy dorabiać łapy silnika. To mamy punkty mocowania w bloku i dorobimy sobie łapę. Dobra, sprawdzimy sobie, jak chodzi ten torkban. Dobra, muszę dać przód silnika niżej. Napotkałem spory problem związany z tym układem napędowym i z tym airridem i obniżeniem. Ogólnie wymieniliśmy tego torkbala, no bo on był już też rozwulkanizowany. I teraz z jakiego powodu on był rozwulkanizowany, a tutaj te mocowania poduszki od skrzyni były rozerwane z tego powodu, że w momencie, kiedy maksymalnie obniżymy tylne zawieszenie do tego stopnia, jak było obniżone poprzez założenie airride'u. Tak jak pokazywałem na jednym z filmików, który tu można mocować, ten airride był tak założony, że z tyłu zostały wymontowane amortyzatory, takie ramieniowe, które pełniły funkcję wahacza, więc cały ten most praktycznie w ogóle się nie trzymał i latał na każdą stronę, przez co do tego stopnia, że poobrywały się miechy poduszek. Więc ja zastosowałem tutaj po prostu wahacze, ale w momencie, kiedy maksymalnie go obniżymy, on dochodzi do skrajnego położenia tego torkbala, no i dlatego właśnie oberwało się tutaj, ta guma się oberwała, no bo ponieważ była zadzierana tym torkbalem wewnętrznym. I teraz co tu zrobić? Kombinowałem, żeby podnieść lekko skrzynię, żeby wiadomo ustawić w trochę pod innym kątem silnik. No ale już tutaj mamy skrajne położenie, nie możemy, ponieważ tu mamy krzyż i torque tube nam się zaczyna opierać o krzyż, także tutaj chciałem delikatnie podnieść o centymetr, no żeby po prostu można było maksymalnie bezpiecznie spuszczać samochodu. Jeżeli tu nam się nie udało podnieść o centymetr, tutaj zostawimy sobie oryginał, a obniżymy sobie przód silnika. Po prostu zawiesimy przód silnika niżej i będziemy musieli przerobić tutaj lekko ten tutaj wspornik, czyli wytniemy sobie w nim dziurkę i dołożymy blaszkę poniżej, tak żeby można było tutaj niżej osadzić ten silnik, ale też muszę zaraz przymierzyć jeszcze kolektory, żeby z kolei kolektor tutaj nam też nie przeszkadzał. Także rzeźba. Rzeźba i jeszcze raz rzeźba. No i dobra, tak zrobimy. Tu mamy krzyż i patrząc na wysokość skrzyni biegów miski silnika, no to mamy silnik dużo wyżej niż jest ten krzyż. Także możemy spokojnie sobie silnik jeszcze obniżyć. Czyli zaraz odkręcimy silnik, wyciągniemy go z ramy i przerobimy tutaj ten spornik w ramie z przodu pod silnikiem. Ja to nawet widać przy takiej rozsądnej wysokości dojazdy. Mamy torque tube prostą, no a tutaj już widać cały układ napędowy idzie do góry, także no należy go troszkę obniżyć. Normalnie wiadomo, jak zawieszenie było seryjne w tym samochodzie, no to w takim położeniu, jak mamy teraz silnik skrzynie biegów, no to torque tube szła równo i to było położenie fabryczne zawieszenia. Natomiast no tutaj mamy już praktycznie w pozycji do jazdy dużo bardziej obniżony samochód względem oryginału. No i to są konsekwencje takiej zabawy, że teraz musimy wypluć cały engine przy tym układzie z tork balem, aby to się nie rozpieprzyło po kilkuset kilometrach w pył. Dobra, engine wylatał. Wytniemy zaraz taki kawałek, fyk, fyk. Równiutko tutaj zetniemy, jeszcze zobaczę, 7 cm. Wytniemy tą
tą część 7-centymetrową. Ten element obniżymy, zaślepimy wtedy tutaj te otwory i zrobimy więcej miejsca na silnik, żebyśmy mogli silnik bardziej opuścić. No i wytniemy uchwyty poduszek i przeniesiemy kawałek dalej poduszki. No. Także tak. Tak to trzeba będzie zrobić. No i dobra. Silniczek wrzucony już na podcięty. Tutaj ten element. Wszystko spasujemy. Przytniemy, wspawamy. To wiadomo, silniczek jeszcze raz wyjedzie. Na razie, fajrad. The next day. The next day. The next day. Zaczynamy. Dobra, żeby zmieścić oryginalny rozrusznik z biuka, który napędza oryginalne koło zamachowe z biuka, który napędza z kolei silnik, ale też skrzynię, dlatego te kiłko zostawiliśmy. Muszę przełożyć kolektory wydechowe z silnika w drugą stronę, czyli z prawej na lewą i z lewej na prawą, i tu już mam tak zrobione i z tej strony pasuje perfekt. Natomiast z drugiej strony tutaj nam wychodzi ten kolektor delikatnie w ramę, ponieważ prawa, lewa strona się różnią. Także tak, no będziemy musieli delikatnie tutaj podciąć ramę. Wyprofilujemy ją inaczej. I powinno być cacy. Taki bezproblemowy swapik. A jeżeli chodzi jeszcze o tą stronę, to tutaj będzie nam elegancko wychodził kolektor. Natomiast w tym miejscu mamy przekładnię kierowniczą. Także też idealnie, bo gdybyśmy tutaj mieli wyjście z kolektora, no to akurat wychodziłby nam tutaj na przekładnię. Byłoby tu bardzo ciasno, to wszystko by się grzało od tego kolektora. Także fartem, z fartem, wszystko z fartem. No i dobra, po dokręceniu tutaj kolektora od strony pasażera, tyle nam tutaj nachodzi na ramę. Jeszcze sobie zweryfikuję wysokość. Tak, wysokość mamy idealnie zadaną, taką jak chciałem mieć. Tutaj mam końcówkę głowicy na 8 cm, czyli dokładnie tak samo jak z drugiej strony. No i co? I tyle będziemy musieli podciąć ramkę. O, wiadomo, musimy założyć, że silnik też będzie pracował, więc te podcięcie musi być delikatnie większe. O, no i tu już sobie wypuścimy kolanko z tego prosto 90 stopni, więc nie musimy mieć dużego tej wcięcia. Wykorzystamy sobie taką rurkę tej samej grubości, ścianka, i tutaj sobie ładnie wstawimy. Przy okazji zamkniemy tutaj ten trójkąt i będzie to miało oryginalną wytrzymałość rama w tym miejscu, nie będzie to nic wpływało, a będziemy mogli sobie zastosować oryginalne kolektory. No, już straciłem rachubę, który raz wyciągam silnik. Zaraz zaczniemy spawać. Standardowo połączymy techniki spawania TIG i MIG tutaj przy pracy nad tą ramą, ale czekam na uszczelki do reduktorów, bo mi się już rozszczelniły. Odkręciłem, żeby zobaczyć, ile jeszcze tej uszczelki mi zostało. Już jej nie wkręcę. Tak więc czekam na uszczeleczki. Dojdą dzisiaj kurierem. Mam nadzieję, że koło południa wymienimy sobie uszczelki, zaczniemy spawać, a na tą chwilę możemy trochę zrobić ornungu i pomontujemy trochę film. Szybciej wyjdzie. Wiem, że idealnym uwieńczeniem tego odcinka byłby montaż silnika w ramie i odpał. Niestety nie dojechały mi te końcówki do reduktora, a to co mam, jak przykręcam, to syczy bokami, więc muszę się wstrzymać jeszcze chwilę z pospawaniem ramy, co za tym idzie z montażem silnika. No ale mamy do dorobienia łapy, także tu jeszcze jest kupa pracy. Natomiast będzie odpał? Będzie. Silnik był odpalony, także zaraz to wrzucimy.
Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrypcji. Dziękuję.